Witamy Was na apelu z okazji konstytucji 3 maja. Witam Panią Dyrektor, magister Beatę Kudłę. Grona pedagogiczne i pracowników szkoły. Oraz Was, drogie koleżanki i koledzy. Trzeci maja. Cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera, nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć te trzy słowa ważne w historii Polski, pojawiające się często jako hasła narodowe Polaków. Brzmią one: Bóg, honor, ojczyzna. Całość, baczność. Począć sztandarowy sztandar wprowadzić. Państwowego. Witam Was, koleżanki i koledzy, na naszym kolejnym sejmiku uczniowskim. Problemem, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ci, którzy nie znają dobrze historii naszego kraju, będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas, młodych, nudzą takie uroczystości i rocznice. Ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My, uczniowie, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić Wam, co działo się 3 maja 1791 roku. A cóż takiego się wtedy wydarzyło? Właśnie, 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono Konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna Konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVIII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Machowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe, jak to było? Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już 4 lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian,
które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była mądra i dobra konstytucja. Mości panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Zaklinam was, najjaśniejsze stanie, byście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś, najjaśniejszy królu, proszę, abyś najpierwszy na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy za tym będziemy przykładem. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ja Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha, mniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w nim jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie za nas do kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Viva konstytucja, viva król, viva wszystkie stany. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy Świętem Wolności i Radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród i ojczyzna. A czym dla was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Naród to my Polacy żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. Pytasz się, gdzie jest i jaka. W niewypierzonej krainie leży. Jest każdym wiernym sercu Polaka, co nią walczył, cierpiał i wierzył. W słowie poety, w książce poety i na budowie. Znajdziesz ją w każdej. I znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Jest w czerwieni maków i białych kwiatach wiśni. Codziennej naszej pracy i w każdym naszym, i w każdej naszej myśli. Matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Bez tej miłości można żyć, mieć serce suche jak orzeszek, malutki los na parskim bić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie mówić, o blasku próchna mówić nie je, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemia ojczysta, ziemia jasna, nie będę powalonym drzewem, codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. Pytasz mnie,
to właściwie cię trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród i wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Sejmik Uczniowski, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ogłaszam za zamknięty. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Dziękuję klasie 2B i opiekunce pani Edycie Kramarz za przygotowanie dzisiejszej lekcji historii i wprowadzenie w nas ten patriotyczny nastrój. Mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnie odpowiednie wnioski i będzie pamiętał, że nic nie jest tak cenne w ojczyźnie jak wolność. I o tę wolność i demokrację musimy po prostu walczyć i pielęgnować. Musimy pielęgnować to, co dostaliśmy jako cenny dar od naszych przodków. Przy okazji chciałabym podziękować także 2B, bo nie było okazji w poniedziałek, za występ na Dniu Otwartym, za ten wesoły występ, który przygotowaliście dla gimnazjalistów, którzy przybyli na Dzień Otwarty i udzieliliście im parę dobrych rad, jak sobie później radzić i do kogo zwrócić się o pomoc. To było naprawdę fajne. Dziękuję bardzo. Dziękuję również opiekunce pani Małgorzacie Podak, która Was do tego występu przygotowała. Korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy, chciałabym wręczyć uczniom stypendia oraz jeszcze dwie nagrody za konkurs powiatowy. Zacznę od stypendiów. Zapraszam teraz Jagodę Pławiak, uczennicy klasy 1B liceum, która otrzymuje stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 17-18. A teraz po Jagodzie zapraszam Natalię Partykowską z klasy 1B, która również otrzymuje stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze. Kolejne stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przez Komisja Stypendialna przyznała Wiktorii Mysior z klasy 1B. Zapraszam również Agatę Pietrzyk z klasy 2B. Agata Pietrzyk z klasy 2B otrzymuje również stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze. Jak jesteśmy już przy liceum, to teraz przyznam stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie w pierwszym semestrze. Zapraszam Wiktorię Stasiulewicz, uczennicę klasy 1A, która otrzymuje stypendium za osiągnięcia sportowe. Jeśli nie ma Wiktorii,
to poproszę Karolinę Barszczewską z klasy drugiej A, Agatę Korbul z klasy drugiej A, Kamilę Ferenc, również z klasy drugiej A, Martę Łuczak, Kamila Ferenc otrzymuje również stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie. Marta Łuczak otrzymuje również stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie. Michał Rutkowski, klasa druga C, wybitne osiągnięcia w sporcie. A teraz stypendia dla gimnazjalistów. Zapraszam Szymona Funysza, ucznia klasy drugiej gimnazjum dwujęzycznego, który otrzymuje stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w pierwszym semestrze otrzymuje Szymon Czupyk, uczeń klasy drugiej gimnazjum dwujęzycznego. Przechodzimy do stypendiów sportowych. Zapraszam sportowców z gimnazjum dwujęzycznego. Weronikę Jóźwiak, Jana Hatysa, Aleksandrę Łuczak z klasy trzeciej i Jakuba Dąbrowę z klasy trzeciej. Wszystkie wymienione osoby otrzymują stypendium sportowe. Jakub Dąbrowa? Nie ma. I zostały nam jeszcze nagrody za nagrody w powiatowym konkursie. Pojawił się Jakub, więc Jakub otrzymuje stypendium. Zostały nam jeszcze nagrody dla laureatów trzeciej edycji powiatowego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych. To był powiatowy konkurs, tylko że do tego powiatowego konkursu na etapie szkolnym brało dużo osób udział w różnych szkołach, ale do powiatowego konkursu zakwalifikowało się niewiele osób i w wyniku klasyfikacji komisja przyznała dwa miejsca. Drugie miejsce w trzeciej edycji tego konkursu zajęła Joanna Kudła z gimnazjum dwujęzycznego. Zapraszamy Joannę. I laureatem pierwszego miejsca w trzeciej edycji powiatowego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych został Oskar Toporczyk z klasy trzeciej. Zapraszam Oskara. Dla naszych stypendystów i wyróżnionych konkursów. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Zachęcamy pozostałych do
wysiłku, bo warto zdobyć później i nagrody, i stypendia. Dziękuję wszystkim za udział. Życzę jeszcze miłego dnia, a teraz wracamy już na zajęcia.